odpowiedziach co chwilę słyszę o tych krzywuchowych moczarach, a prawda jest taka, że zanim tam dojdziemy, to jeszcze trochę czasu minie. Niemniej jednak witam was wszystkich bardzo serdecznie w udawanym gamingu. Ja jestem Avres, to jest Wiedźmin 3. Weźmy sobie, wypijmy jaskółeczkę, żeby odnowić żyćko, bo trochę średnio z tym stoimy na chwilę obecną. I mamy kilka rzeczy, które chciałbym sobie sprawdzić, tak? I z uwagi też na to, że na dobrą sprawę, kurczę, niestety, poprzedni odcinek nagrał się kompletnie bez głosu, nagrywam ten właściwie chwilę po tym, gdy skończyłem poprzedni. Tak to sobie wymyśliłem. W każdym razie, tu mamy znaczek zapytania, który chciałbym sprawdzić, a potem podniesiemy sobie... Co to jest? Napraw wszystkie zdewastowane kapliczki. Tak, potem podniesiemy sobie tą trzecią kapliczkę i przejdziemy się, myślę, że albo tu i zbadamy te trzy znaki zapytania, albo od razu pojedziemy tu. I myślę, że tak też zrobimy, czyli że popłyniemy sobie na tę wysepkę. Jestem ciekaw, co tam takiego ciekawego znajdziemy. No i jeszcze, żeby nie było, prawda? Przemedytujmy sobie do rana, bo nie lubimy chodzić w nocy, bo nic wtedy nie widać. Dziękować. Bardzo mnie to cieszy, dziękować. Powiedz mi proszę, jak bardzo zniszczony jest ten mój osprzęt. Minus 26, o kurde. Może... O. I już fall. Nie, 86%, pod zimą noc, tam to była ceglarnia. Co? Okej. Niech ci będzie. Jak daleko będziemy mieli... O, co to za wychodek? Ciekawe. Jak daleko mamy tam? 90 metrów. Okej. Spoczko. Byłem tu przecież, kurczę! Czy nie byłem? Ty, nie byłem. Dobra. Fałszywy alarm. O kurde, ty, oni mnie widzieli. No chodź tu bliżej. Gdzie on jest? Gdzie on się podział? Czekaj, bo tutaj lata. Chodź, króliczku. Nie to chciałem. Gdzie on tam ucieka? Halo? Ty, no co ty robisz? Czy on starał się odciągnąć mnie od tamtego miejsca, czy o co chodziło? I co to jest? Co tam łazi? Endriaga robotnica. No się masz. Ty co tu się dzieje w ogóle? Czekaj, bo tu jeszcze jedna chyba była. Przynajmniej gdzieś tutaj coś mi mrygało na czerwono. Aha, już nie ma. A, jest. No się masz. Co to w ogóle jest? Co tu się dzieje? Czemu tak? W sensie... Niczego tu nie widzę cennego. Ani gniazda nie ma, ani nic. No, tu jest jeszcze jedna Endriaga. No i? Aha, i to już, tak? Nic więcej nie ma. Bez sensu. Czuję się lekko oszukany. No ale dobra, nie ma co... Tutaj się, kurczę, nad tym rozwodzić. Nie, czekaj.
Najpierw chcę zrobić tamto. Więcej przyjemności, myślę, mi to da. Aniżeli sklepanie jakiegoś pazia. Proszę o ciebie, Irden. Siema. Jak się bawisz? To ja wręcz wyśmienicie. Tam widziałem jeszcze jakiegoś Gaugana. Tam łazi gdzieś na dole. Co podniosłem? Jakieś manuskrypty, nie manuskrypty. Aha, jakieś rzeczy, o których nie mam zielonego pojęcia, czym są. No dobra. Siemanko, chodź tutaj. Nie lubię tego Jordana na te upiory. Bo dzięki temu mi tak nie znikają. Śmieszne, że przenikać zacznę przez nich. Ty kurcze gałgany. Ja ci dam nie bić. Dawaj te mutageny. Narka. Idę stąd. Idę se. Wow, ty! Jak to? Randomowo kliknąłem literkę E. Co ty gadasz? Jeszcze się okaże, że tutaj kurczę trzeba coś poszperać, poklikać, może Anusz Widelec coś się znajdzie. Czekaj. Tu nic nie było na czerwono? Nie. Czekaj, bo tędy nie wlezę. Tego wilka, psa, czy... O, widzisz. Warto się tu rozejrzeć. Warto się tu rozejrzeć. Dokładnie, no to już żeśmy się rozejrzeli, bo w sumie... Chyba zgarnąłem to, co chciałem, czy nie? O, tu jeszcze coś jest. No patrz. Dlaczego nie mogę wyjąć z tego? Halo? No przecież widzę tu jakąś skrzynkę, czy co to tam jest. Ależ wieje. No strasznie. No dobra, nieważne. Najwyżej mnie okrzyczycie, że czegoś nie podniosłem, to się to cofniemy tutaj po prostu i tyle. No ale dobra, 80 metrów. Co, weź sobie coś zeżrij. Co by ci się żyćko odnowiło. Siema, chłopaki. Żak. To wy niszczycie kapliczki w Velen? A co ci do tego? Coście za jedni? Jesteśmy zwiastunem błyskawicy. Ciężką kroplą z chmury. Ta błyskawica zwie się nad człowiekiem. Co? Miejscowi twierdzą, że bogowie są niezadowoleni. Nie boicie się ich gniewu? Gniewu bogów? Bogowie są martwi. My usuwamy tylko ich rozkładające się szczątki, trujące zarzewie szkodliwego zabobonu. Wspaniale. W takim razie może teraz po sobie posprzątacie, a potem wrócicie usuwać zarzewie tam, skąd przyszliście. Mistrz Friedrich z Ochsenfurtu rzecze, że bogowie umarli. Religia to opium dla ludu. Prosty lud lęka się jeno religii i kapłanów, nie bogów. A ten strach zakuwa nas w okowy ciemnoty. Powinniśmy stworzyć nową moralność, albo i obejść się bez moralności. To nie był Nietzsche przypadkiem? Znaczy, w sensie... Nietzsche to był taki filozof i on chyba głosił coś podobnego. Ale nie pozwolę wam niszczyć kapliczek. Zabawna ta wasza szopka, ale już się trochę znudziłem. Wynoście się stąd. Nie wracajcie.
Bo co? Bo pójdę po panią z dziekanatu. Represje? Bić pachołka reżimu! Oho. Jakiś kraina, gdzie żyje więcej takich jak ty? Ach, altem się robi uniki. Widzisz. To podniosę. Jakieś buzdygany, jakieś pierdyłki, proszę bardzo. No proszę. I co? Po keście już? Koniec? Tak już? Tak po prostu? To... to ja żebym się spodziewał, że tu jakieś ciekawe rzeczy będą z tego, a tutaj takie... Jest, bo jest. Stosy pogrzebowe. Kapłan Wiecznego Ognia. To jeszcze tam nie idziemy. Tu na bank jeszcze nie damy rady. Znajdź wszystkie schematy, no panie. Łódź Więzińskich, co? A gdzie ja to, przepraszam, znajdę? Tak daleko! I tam jeszcze da... O kurde, dobra, to na razie sobie to zostawmy na kiedy indziej. A na chwilę obecną przejdźmy się może, kurczę, gdzieś w tym kierunku, tutaj? Przejdziemy sobie przez to miejsce, czymkolwiek ono jest. Chodź, płotek. Dalej. Idziemy. Idziemy, a jeżeli chodzi o questa, którego będziemy robić, to ja bym bardzo był zadowolony, gdybyśmy... Pełna kolekcja kart. Skompletuj wszystkie karty do gwinta. Aha, i to nie jest już zaznaczone. No dobra, trudno. To trudno. Ua. Tu jest gdzieś droga. Dobrze, że nie tania. A, śmiesznie. W ostatnim odcinku było więcej takich żartów, tylko kurczę się nie nagrały. A byłem wręcz duszą towarzystwa. O, czekaj ty, mogę przemedytować tutaj? A tu jest po prostu tak ciemno. No dobra, to czekaj, szybki zapis. Rozkład jazdy i jazda, nie? Ups, 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 ups. No żeś ty w kółko golony, ty. I nara. Zostawiłeś coś po sobie? No pewnie, że tak. O kurde, ale mnie zaskoczył Działgan jeden. Co tu się dzieje w ogóle? Przepraszam. Mogę kogoś zapytać o drogę chociaż, czy coś? Chodź, chcesz żyć, kodnów, czy coś? Dziękować. Miło się rozmawiało. Dalej nie do końca wiem. Jakieś dziwne jęki były, myślałem, że to dziecko jakieś tam płacze w ogóle, czy coś. O co tu kurde chodzi? Co to za miejsce w ogóle jest? Co zamknięte? Przede mną zamknięte?
Nie wiem, czy to miałem zrobić, ale... Wyglądało okropnie, więc... Sami rozumiecie. Co jest wszystko pozamykane? Czemu przede mną zamykają drzwi? Tu też zamknięte. Bez sensu. Halo. Cóż ja ciekawego mogę tutaj zrobić? O, już widzę. Tam się coś w ogóle świeci. Ale tu już widzę, że mogę to... O, proszę, rozwalić. No właśnie. Daj mi quen. Jeden też się może przydać. Hejka. Tylko prochy? No nie, no tu też byłem i nic ciekawego tu nie znalazłem. No to nie kumam. O! No zostaw mnie, uciekaj, uciekaj, Geralt, nie denerwuj mnie już. Dziękuję ci. Przetrwałem. Cudem, ale przetrwałem. Dobra, weź sobie quen. Cyk, szybki jeden. Kici, taś, ta. O Jezu, ile was tu jest? Siema. Dobra. O ty dziaki, ty, ja ci dam nie uderzyć. Jeszcze jeden jest. Co to za miejsce? Skąd to tyle upiorów zmieniło? Czy ja tu questa muszę mieć tak na dobrą sprawę, żeby się tego pozbyć? Czy o co tu chodzi? Nie żebym narzekał, ale generalnie... Nie, 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 no wyjmij ten miecz, no co ty? Ja nie mam pojęcia, czy muszę to podpalać. Ja to po prostu podpalam, bo... Bo nie wiem, czy tak trzeba. Nope. Jeszcze południca, świetnie. No, no przynajmniej wiem, gdzie jest. Kici taś taś. Kici kici. Kurde, nie to miało być. Chodź, chodź. Masz. Ale
jesteś paskudna. No i tam zaraz paskudna. Ty, co jest grane? Czemu ona mnie tak dziabie? Weź przemedytuj godzinę chociaż sobie odnów żyćko, no co ty? No i potiony, rzecz jasna, czekaj, Quen, cyk. No i kurde. Irden. No i rozkład jazdy, nie? Gdzie ona jest? Halo? Czekaj stąd! No nie! Dlaczego on się tak buguje? Chodź tutaj! No tu chodź, bliżej! Że nie będę z tobą walczył tak na odległość. Czy mogę użyć jakiegoś płynu? Przeklęty, to magiczne... Upiór. Co się stało? Idziesz, nie idziesz? Matko i córko, dlaczego? Daj mi żyć, kobieto. Chodź tu bliżej. Szczerze powiedziawszy, to jest dramat. W sensie, ciężko ją pokonać. Czekaj, wróć. Jeszcze raz. Jezu, co to było w ogóle? Dramat. Szybki zapis. Ja ją w końcu pokonam. Na bank mi się uda, wierzę w to. On się skończy na tym, że cały odcinek będę walczył z tą południcą. Uff, masakracja jakaś, no. Szybki Quen. Taktyczny. Dobra, powalczymy sobie może tutaj na twoim terenie, co ty na to? No jeszcze upiory, świetnie. Przecież... Weź się, pałuj, gościu, idź stąd. No nie jeden, to drugi, no ja cię nie wierzę po prostu. No i śmierć. No... Super, po prostu super. O Jezu! Możesz wykonać szybki zapis. No dzięki za informację. Okropieństwo. Weź odnów życie. Ostatnie podejście. Jak się teraz nie uda, olewam to totalnie. Nowy mogilnik. Nowy mogilnik? Dlaczego mogilnik? To jest jedno z tych miejsc. No dobra, czaję. Już rozumiem. Niczego tu ciekawego, kurczę, nie znajdę. Dobra, szybki zapis.
Cyk, medytacja, żeby uzupełnić te potionki na szybkości. Cyk. Szybki zapis. No i lecimy. Czekaj. Quen na szybkości. Irden wybrany. Idziesz? Czemu mi tak błyskasz? No chodź tutaj. Ty, no tak daleko to ja jeszcze nie zaszedłem. Nara! Dobra, podpalę te ciała, bo to... Jeny! Dobra, ale pamiętam, że tu były jeszcze dwa te bombaryły. A te dwa bombaryły wolałbym. Halo? Aha, już was nie ma. Też ciekawostka. No, zamknięty list. No i tam do jaskini można wejść. No ale dobra. Sprawdźmy jeszcze ten list. Bestiariusz, samouczek, postacie, książki, rzemiosło, alchemia, ekwipunek. Muszę wszystko przeklikać, bo inaczej coś tego nie znajdę, nie? Stary, czytaj uważnie. Dziedziczka Karolina się powiesiła. Nieszczęśliwa miłość, zdaje się. Jakiś przystojniaczek skradł jej cnotę i rozpłynął się w powietrzu. Jej zaczęło zaraz brzucho puchnąć. No i nieszczęście gotowe. Ale mniejsza z tym, nieistotne. Przejdźmy do konkretów. Pomagałem ją przygotowywać do pogrzebu i mówię ci, czego oni jej do trumny nie nakładli. Takich precjozów nawet w Kowirze nie widzieli. Trup się skrzył od srebra i złota, brachu. No i tak sobie myślę, że świętej pamięci dziedziczce te wszystkie drogocenności no nie przydadzą się, prawda? A my zaś pieniądzem nie śmierdzimy, więc może to i owo z grobu by wyjąć, żeby się nie zmarnowało. Ja się nie mogę stąd ruszyć, ale ty jesteś wolny człowiek, słuchając, złap więc łopatę, jedź na mogilnik na bagnach i kop tam, gdzie świeże kwiaty leżą. Potem spotkamy się i podzielimy wszystko sprawiedliwie. Pół dla ciebie, pół dla mnie. Stoi, stoi. O, widzisz. Warto się tu rozejrzeć. Oczywiście. I nie żeby coś, ale słyszałem, jakby ktoś kilofem uderzył. Szybki zapis. Pomniejszy jakiś miecze. Schemacik. Co jak co, ale... Schemacikiem to ja nie pogardzę. Dobra, ale wygląda na to, że to tyle. Prawda to czy nieprawda to? Chyba kurczę tak. Okej, tu niczego nie widzę. Ja na zmysłach cały czas latam teraz, więc... Co to za wielkie bydle tam łazi? Szybki zapis. Ale dostanę zaraz w cymbał, coś czuję. Ale czekaj, pokaż mi ten miecz, który podniosłem. Który to podniosłem? Ten podniosłem, proszę bardzo. Ashurune. Ale Ashuruniesz skąd? Śmiesznie. Tak.
Co my tu mamy? Zapomniany miecz Varanów. Ach, to jest ten. Dobra, pamiętam go. Ale to mniejsze o większe. Spróbujmy pokonać tego Gaugana. Na pewno cyk. Na pewno cyk. Aha, świetnie poszło. 19 poziom. Już to kurde widzę, jak mi dobrze pójdzie. Czekaj. O kurde! Dziadu ty. Na pewno. O, no, jasne, pewnie, ta, milion od razu. Weź to, załaduj. Czy to wstyd to w ogóle pokazywać? Bo dzisiaj tragiczny jest odcinek. Znaczy, odcinek może i dobry. Ale generalnie sama walka w sobie. No idzie mi dzisiaj okropnie. Weź proszę ja ciebie tak. Na pewno... A nie mam przypadkiem jakiejś petardy, która by mogła rozwalić tego gryfa, tego golema, czy co to tam jest? Odwary. A, to mi niepotrzebne. To też tak średnio mi na chwilę obecną. Czekaj. Obrażenia od trucizny. Kartacz. O, niebieski mutagen. Pewnie. Większy niebieski mutagen? 2 na 3, dobra. Spoko loko, nie ma problemu. A coś jeszcze popodnosiłem, nie? A, jakieś tandetne rękawiczki. Jakieś tam strzałki. To tam mniejsze o większe. Dobra, jest. Tabulator, godzinka drzemki. Chłop poczeka przecież, nie? Ej, pokaż mi mapę, bo generalnie też jestem ciekaw. Nieodkryte miejsce, nieodkryte miejsce. Dobra, czyli to jest ten gargulec. Czy cokolwiek to tam było. Dobra, spróbujmy. Może się uda. Szczerze w to wątpię, ale... To wie, różnie bywało. Co ty gadasz? Jak on ma mnie na hita? No, na pewno. No to, żem uciekł, że hej. Dobra, to nie ma sensu w takim razie, na razie. Jeszcze poczekajmy z takimi zabawami. Nie, na hita jak ma, to już jest, to nie ten poziom, nie ten level. Poczekajmy sobie troszeczkę, na takie rzeczy jeszcze też przyjdzie czas, a póki co sprawdźmy to, co jest tutaj niżej, czyli tu. To, że ten gargulec tam jest, to jedno. Ale żeby go pokonać, to już jest inna zupełnie baja. A sprawdźmy jeszcze postać, bo chyba z tego, co kojarzę, to mamy poziom jakiś, czy coś? Nie, czekaj. Nie mamy poziomu żadnego, to lipa. A czerwonego mutagenu też nie ma. Skąd się bierze czerwony mutagen w ogóle? Ktoś wie, ogarnia taki temat? O! Miejsce mocy. Czekaj, bo tu zawsze coś tego broni. A ja to wolę być przygotowany na takie rzeczy. Medalion drży, to miejsce mocy. Nic tego nie pilnuje? A to kurczę nowość. Normalnie z jednej strony jestem rozczarowany. Czekaj. Czy coś na tej wyspie może być? Pewnie może, ale generalnie... No cóż. Nie ma co się oszukiwać. Przydałaby się łódeczka. A tam? Gdzie my w ogóle jesteśmy?
Ja bym potrzebował łódkę i wtedy byśmy sobie pozwiedzali te wszystkie wysepki. A póki co... to ja nie będę was zanudzał. Cofnijmy się do miasta, naprawmy sprzęt. Przede wszystkim. Naprawmy sprzęt. Czekaj. Trzeba czy nie trzeba, nie wiem. Aha, to tak w sumie się pali, bo się pali, ale nie spala, tak? No dobrze, rozumiem. A jeszcze tutaj budyneczek jeden był. Patrzcie, jak się na skarpie w ogóle zatrzymałem. Czekaj, tutaj coś jest jeszcze. Co ja tam, kurczę, znajdę? Jakaś taka chałupina. Może i kiedyś coś tu było, ale... kiedy to było, panie? O, jedna fiolka, nice. Bogactwo, że hej. O, kuń. Cześć, płotka. Dobra, nie ma co, przenośmy się. Kłumnica to może nie. Tutaj też na razie nie. Jakieś podgaje? Asztel w Rońce? Gorzelisko. Dawaj do podgaje. Jaki rozpędzony, panie. Tu przynajmniej jasno jest. Amulecik? Nie, dzięki. Pokaż mi swoje towary, byczku. Trupie. Tak, pamiętam. O, 11 za rękawiczki, 13 za to, 29 za to. Ten całkiem sporo płaci. Kuszę to sobie może zostawię. Te mieczyki 2 to sobie też zostawię. Myślę, że kiedyś gdzieś tam się więcej za nie dostanie. No, 15 za topór, żartujesz. Ech. Weź. Kup ode mnie to. Te wiosła, wędki, bo mnie to niepotrzebne w ogóle. Siatka, jakaś muszla, też nie wiem po co to jest w ogóle. Tyle rzeczy noszę ze sobą, nie mam pojęcia co to, po co to i w ogóle. Stara kozia skóra też sprzedam, bo dlaczego nie? Kwiotki jakieś pierdółki, dobra, olać, czekaj. To mogę sprzedać, to. Aha, ty już nie masz pieniędzy. Dobra, trudno. Bywaj. Byczku, bywaj. Aha, siema. Dobra. Pokaż mi swoje towary, mordo. 133, 165, ten 25. A w sumie i tak nie będę nosił topora przecież, nie? Chociaż może. A kupiłbyś ode mnie coś innego? Nie, niezbyt. Czym ty handlujesz w ogóle? Jakieś buty, tropiciela, jakieś pierdoły. Czemu nikt nie ma kart? Ty, a jakbyś... chciałbym... wytworzył coś dla mnie. Buty kawalerzysty. A dlaczego... te kosztują mniej, więcej niż te, mimo że te są z pierwszego poziomu, a te z szóstego. Rękawice tropiciela, okej. Ej, właśnie, czekaj. To... a nie, napraw. No przecież. Ja naprawić chciałem, przepraszam, nie chciałem tak zrobić. Napraw wyposażone, tak. Dziękuję. Pokaż mi swoje towary teraz, bo chcę ci sprzedać to, co zrobiłem przecież. No, fajnie. Deal życia. Bywaj.
Zawsze miałem łeb do interesu. Załamał się bitny po tej ulicy. Pójdzie on teraz w ślurę. Dobra. Postać, proszę ja ciebie, jeden punkcik mamy. No musiał to. Jeszcze dwa punkty muszę wydać. Bez sensu. Parowanie ciosów umożliwia również odbijanie strzał. Obrażenia silnych ataków zwiększono o 10%. Nie używam silnych ataków. Dobra, niech będzie to. Niechaj będzie. Tak, nie mam pojęcia, co z tym zrobić. Nic, tylko modlić się i błagać, by choć nas zło minęło. Nie, no co to? No dobrze, moi drodzy, myślę, że to będzie dobry moment, ażeby zakończyć ten odcinek. Także ja mam nadzieję, że wam się podobało. Grał z wami Avres. Trzymajcie się i do następnego. Hej.